Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Naszym gościem jest dzisiaj profesor doktor habilitowany Łukasz Święcicki, dyrektor drugiej kliniki psychiatrycznej przy ulicy Sobieskiego w Warszawie, a będziemy dzisiaj, proszę Państwa, mówić o takiej książce. Depresja. Zaraz tam dyrektor, kierownik. O, przepraszam, kierownik. Pan dyrektor instytutu może się denerwować. Nie, nie jestem dyrektorem. I w ogóle nie mam zamiaru, nie startuję. Dla mnie różnicy między kierownikiem a dyrektorem nie ma żadnej. Ale w instytucie jest. Poza strukturami. Dobrze, bardzo przepraszam. Kierownik drugiej kliniki psychiatrycznej przy ulicy Sobieskiego w Warszawie. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest książka Depresja, instrukcja obsługi. Kiedy zacząłem to czytać, miałem, wie pan, panie profesorze, takie wrażenie, że pan jest człowiekiem, który próbuje ludziom wytłumaczyć. To jest z muzyką mi się to skojarzyło. Mhm. Pan próbuje wytłumaczyć ludziom, że żeby zagrać na trąbce, nie wystarczy przyłożyć trąbkę do ust i dmuchać. Tak, dokładnie. Właśnie to próbuję powiedzieć. Że jednak jest to trudniejsze i trzeba robić inne rzeczy. Natomiast ludzie uporczywie, widząc, oceniając powierzchownie, biorą trąbkę i próbują dmuchać. No bo ja myślę, że z psychiatrią mamy taki problem, że chociaż wiele osób mówi, ojej, to trudne i w ogóle macie ciężki zawód, to z drugiej strony jednak mnóstwo ludzi kombinuje, ale no jednak psychiatria, no to nie chirurgia. To zoperować to nie zoperuje, ale ja sobie wymyślę, tak, jak się rozpoznaje choroby, ja sobie wymyślę. Miałem niedawno nawet taką sytuację, że no osoba, może nie będę jej bliżej opisywał, ale osoba, no powiedzmy, że z administracji mojego szpitala poprosiła mnie o to, żebym przyjął kogoś z jej rodziny, żebym się nim zajął, a potem zacząłem mi dawać bardzo konkretne sugestie, co powinienem zrobić, mimo że ta osoba się na tym nie zna, ale zacząłem mi mówić, to tak radzę rozpoznać to i tamto i zrobić to i tam, bardzo konkretnie. Się zastanawiałem i nawet ją spytałem, czy ja jestem, przepraszam, ale ja jestem jeszcze do czegoś potrzebny, bo przecież jeżeli wiecie... No tak, tak, no, ale potem mówią ci ludzie, no tak, tak, wie pan, tylko myśmy to już robili i nie wyszło. Miałem kiedyś takiego pana, on już nie żyje, takiego pana Janka, takiego pacjenta, który był hodowcą jabłek spod Grójca i pan Janek leczył się u mnie na depresję i potem po iluś tam wizytach przyszedł do mnie i tak się zastanowił nad tą sprawą i powiedział, ale wie pan, panie profesorze, ta psychiatria, bo on mówił psychiatria, ta psychiatria to nie jest taka trudna sprawa. Ja tak sobie patrzałem, jak pan to robi i zbadałem swoją żonę i ustaliłem już i leczę ją tymi lekami, co pan mi daje. Mówię, panie Janku, szczerze, nie radzę. A pan Janek mówi, spokojnie, spokojnie, ja już widzę, jak pan pracuje, ja też tak umiem. I potem oczywiście dzwonił do mnie dwa dni później, byłem pomocy dla żony, bo żonie bardzo zaszkodziły jego leki. Czy on na pewno miał depresję, skoro tak. Znaczy on w tym momencie już prawdopodobnie raczej był w manii, ale jego żona na pewno nie miała depresji, tylko miała taką psychozę urojeniową, więc leki jej przeciwdepresyjne bardzo rozbudziły jej zaburzenia psychotyczne i jej się istotnie pogorszyło. Ale bo jest... on oczywiście zinterpretował, to jest dosyć częsty błąd, pewnie jeden z najczęstszych, on zinterpretował dyskomfort jako depresję. To znaczy ta żona mówiła, źle się czuje, ale miała bardzo konkretną przyczynę tego złego samopoczucia, tylko on to już jakoś nie dopytał, zbagatelizował. I ta przyczyna tego zmartwienia była bardzo ekstrawagancka, bo ta pani była zmartwiona dlatego, że się w nią wcielił wiekuisty krasnoludek. To od razu każdy by podejrzewał, że coś jest nie halo, ale ten pan tego nie podejrzewał. I o dziwo ludzie nie podejrzewają takich rzeczy. Wiekuisty krasnoludek wcielił się w nią i ona odmłodniała o 30 lat. Wyrosły jej nowe zęby. To brzmi trochę dziwnie, prawda? To szczególnie jak mamy do czynienia z plantatorem. Jak na depresję, to brzmi atypowo nieco. No właśnie, to nie jest objaw depresji. No nie, no natomiast, ja bym nie powiedział, że to depresja. No ja... ale ta pani była z tego powodu zmartwiona, no bo nie cieszyła się z powodu tego krasnoludka. Ale więc była smutna. Nowy... A jak smutna, to ma depresję. Depresja. Tak. I dajemy leki przeciwdepresyjne i oczywiście... To nie powiem, czuję się trochę zaskoczony, bo... No, inny przykład, takich przykładów mogę bardzo długo, ale inny przykład, też, który mnie bardzo uderzył, miałem kiedyś wykład dla lekarzy rodzinnych o rozpoznawaniu depresji w jednym z miast wojewódzkich w Polsce i wykład był, wydawał mi się tak jak chłop, krowie, nerowie,
właśnie taka depresja, instrukcja obsługi, umyłem po kolei wszystko i wszyscy tak siedzieli. I rzeczywiście widziałem, że publiczność jakby, że mam publiczność, że wszyscy słuchają, ludzie robili notatki. Jeden taki bardzo pilny pan, który w pierwszym rzędzie siedział, tak pisał cały czas i tak na mnie patrzał. I potem na końcu mówi tylko, chcę się upewnić, czy dobrze wszystko zrozumiałem. Mogę podać przykład? Mówię, proszę bardzo, panie doktorze, proszę. Mówię, to taki zadowolony, że będzie. A mówi tak, więc no oczywiście przykład takiej no oczywistej depresji. Mam pacjentkę i ona mi mówi o swoim mężu, który bardzo dużo pije alkoholu. Ten mąż jest strasznie zazdrosny, goni ją z ostrymi narzędziami po domu, no czyli oczywiste rozpoznanie depresji. Tutaj lekko osłupiałem. No i mówię, i oczywiście rada chyba no taka prosta, dała mi taką radę, lek przeciwdepresyjny do zupy, żeby mu wrzucała. Naprawdę ja zdębiałem, nie? Po prostu czegoś takiego nie słyszałem. Mówię, panie doktorze, no trudno mi nawet coś powiedzieć. Mówię, no, po prostu, chyba lepiej do wódki. Oszołomił mnie pan po prostu tym, co pan... Jaka depresja, mówię, jakie leki do zupy? O czym my mówimy? Ale to jest jakieś totalne nieporozumienie. I pomyślałem sobie, ja naprawdę nie mam talentu. Godzinę mówiłem i tyle z tego zrozumieli, to ja po prostu głupi jestem. Ale mówię, no, jak potłuczony prawdopodobnie, no. Ale nie tak. Aż się boję z panem rozmawiać. Nie, dlatego, że to jest tak, ja to zauważam w praktyce wydawniczej i autorskiej, że jest coś takiego jak brak bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. Nie umiem tego inaczej nazwać. To znaczy są ludzie, którzy tak, nie przyjmują do wiadomości, że słońce wschodzi i zachodzi, prawda? Są tacy, niech mi pan wierzy. Albo tacy, którzy nie wiedzą, że jest wiosna, lato, jesień, zima i zaprzeczają temu w sposób oczywisty i uporczywy. Z przyczyn różnych, ponieważ są na przykład uwięzieni w jakiejś hierarchii i bardzo chcą w niej awansować, prawda? Mhm. I w tej hierarchii nie przyjmuje się do wiadomości następstwa pół roku, w związku z powyższym jakaś inna wykładnia musi być. Mhm. I to jest moim zdaniem, z moich obserwacji zawodowych, nagminne, więc ja podejrzewam, że ten pan również, może nie akurat w tym przypadku, w takich strukturach, o jakich ja mówię, uczestniczył, ale być może był w coś wciśnięty i nie był w stanie inaczej zinterpretować tego, co pan mówi, tylko właśnie znaczy, w ten sposób. Generalnie można powiedzieć w dużym stopniu, także ludzie słyszą no to, co chcą usłyszeć i bardzo trudno jest się przebić z jakąś taką prostą wiadomością. Dajmy sobie wreszcie spokój, porzućmy pewien model myślenia, który no, jest niesłuszny, nie prowadzi... A skąd wiemy, że jest niesłuszny? No nie dlatego, że sobie Święcicki wymyślił, czy ktoś inny sobie wymyślił, tylko jeżeli będziemy tak postępować, jak pan doktor radzi, to efekty będą niedobre. No. To znaczy, pacjent się nie uspokoi, wręcz przeciwnie, będzie niedobrze. Natomiast jeżeli zrobimy tak, jakby logika, prawdziwa logika medyczna nakazywała, to i po efektach czy po owocach poznamy, że postępujemy dobrze. Dobrze leczeni pacjenci generalnie będą się czuli lepiej, źle leczeni raczej będą się czuli gorzej. No, ale... Więc tutaj jest kryterium, tak? To nie jest tak, że jakieś jury się zbiera i mówi, ty dobrze, ty źle, ty głupi, ty do kąta, tylko naszymi sędziami są nasi pacjenci i ich zdrowie. Właśnie, ale ja mam wrażenie, że w wielu specjalizacjach, nie tylko medycznych, rezultat i jego jakość przystają mieć znaczenie. To ciekawe. Ale wygląda na to, że czasami trochę tak jest. No, znaczy, myślę, że nie dla tych, którzy są chorzy, bo no, to nikt raczej ma jasne znaczenie. Jeżeli mamy do czynienia z chirurgią, no to raczej rezultat nie zostanie zdezawuowany, ale w psychiatrii może być różnie, no bo pan spod Grójca nie zwrócił uwagi na odwiecznego krasnoludka, czy jak nie, czy no bo po prostu się tym nie interesował. Nie, no tak, no bo miał jabłka, a drugi pan doktor zdiagnozował u szaleńca depresję. Tak? Znaczy ten pacjent... Tak precyzyjnie rzecz biorąc, prawdopodobnie miał zespół Otella, czyli urojenia zazdrości, które występują u osób uzależnionych od alkoholu na skutek uszkodzenia mózgu. Tego się nie da tak leczyć jak depresji. Aha. Wręcz przeciwnie, to da bardzo niedobre efekty. Raczej ten pan się zrobi bardziej zazdrosny niż mniej. Czyli zespół Otella występuje wskutek uszkodzenia mózgu z alkoholem? No tak, znaczy przypuszczam, że pewnie też można uszkodzić mózg sobie w inny sposób, ale najczęściej to ludzie sobie to robią alkoholem. Myślę, że można też sobie zrobić zespół Otella, uszkadzając sobie inaczej mózg. Chyba pamiętam jednego pana, który to sobie zrobił rtęcią, ale... Ale co z tą rtęcią robił? No dmuchał, pracował w fabryce, gdzie się rtęć to wsadzało do jakichś rurek i się robiło te... anemometry czy coś takiego. I tam precyzyjne przyrządy. I tam w każdym razie miał chorobę rtęciową i na skutek tego stał się chorobliwie zazdrosny. To pewnie taka sytuacja też się... To też jest pewnie zespół Otella. Fantastyczne. Związek depresji... Ale nie ma tego w tej książce. Nie. Od razu powiedzmy sobie, są inne rzeczy. W tej książce nie ma o zespole Otella, ani nic o rtęci też chyba tam nie napisałem. Nie pamiętam. A o związku depresji z alkoholem? Może.
No. Ale nie pamiętam. Bo to, to nie, jest, nie przysięgnę. To jest też ciekawe, dlatego że w tamtej książce napisał pan, że nie wiem, czy dobrze powtórzę, że większość ludzi uważa, że no, pijaństwo jest pierwotną przyczyną depresji, a choroba psychiczna przychodzi później. Jest bardzo często, jest odwrotnie. Bardzo często jest odwrotnie. Naprawdę bardzo często, czyli broń Boże, nie chcę tutaj lekceważyć jakby alkoholizmu czy uzależnień jako przyczyny wielu poważnych problemów, ale takie twarde stanowisko doktrynalne wielu terapeutów od uzależnień i psychiatrów zajmujących się uzależnieniami, że tylko wyleczymy uzależnienie i będzie dobrze, no nie jest słuszne, dlatego że bardzo wielu ludzi wymaga leczenia depresji po to, żeby przestali być uzależnieni. To znaczy dla bardzo wielu ludzi uzależnienie jest sposobem na leczenie zaburzeń nastroju. Dopóki im się tych zaburzeń nastroju nie wyleczy, to będą mieli bardzo silną potrzebę, żeby pić i będzie im naprawdę strasznie trudno. I naprawdę mam wielu pacjentów, którzy od lat biorą leki przeciwdepresyjne i nie piją. I nie jest to dla nich jakieś takie bardzo trudne. To znaczy oczywiście musieli się trochę wysilić i na pewno chodzą na AA i w ogóle ja ich nie odmawiam od jakiejkolwiek terapii. Ale gdybym im odmówił leków, bo są tacy doktrynerzy, którzy mówią, jeżeli się leczysz uzależnienia, to nie możesz przejść na uzależnienie od leków, uzależnisz się od leków, to jest zamiana jednego uzależnienia na drugie. To jest nieprawda. Leki przeciwdepresyjne nie są uzależniające. Równie dobrze można by powiedzieć, że uzależniająca jest terapia w AA i nieuzależnie uzależniasz się od alkoholu, uzależnisz się od terapii WA, to zamienisz jedno uzależnienie na drugie. Przecież to też jest nieprawda, aczkolwiek jakieś tam pozory sensowności w tym są, no bo ludzie, którzy są wciągnięci bardzo w ruch AA, no to rzeczywiście no, podporządkowują swoje życie temu i można by złośliwie i ze złą wolą powiedzieć, że to jest uzależnienie, ale oczywiście przecież to nie jest żadne uzależnienie. Uzależniające substancje to alkohol, narkotyki, to jest kwestia zupełnie znów nie z tej książki, ale to też jest właśnie taki przykład typowy złego rozumienia czy nadmiernego rozszerzenia pojęcia. Rozszerzono uzależnienie na wszystkie strefy życia, łącznie z uzależnieniem od jedzenia i picia, od powietrza i od wszystkiego. I to wszystko się, w związku z tym to się zrobiło no, sensowne określenie, no bo jeżeli określa wszystko, to nie określa niczego. Ludzie przestają pić, zaczynają biegać. Także terapeuta im mówi, pan jest uzależniony od maratonów. No, to już ale przecież już lepiej niech biega. Niech biega, no, chociaż no dobrze, bieganie coś maratonów, trzeba w życiu robić. Bieganie maratonów jest szkodliwe, ale no coś trzeba w życiu robić. No właśnie. Opisuje pan taki przypadek, no typową sytuację raczej, kiedy przychodzi osoba wymagająca pomocy, przychodzi z rodzicem, z opiekunem i tak naprawdę to ten opiekun nadaje się do terapii w pierwszym rzędzie. No to jest bardzo częsta sytuacja. No właśnie. To jest przedziwne. W dzisiejszych czasach zwłaszcza, bo to ja pracuję już ponad 30 lat, więc obserwuję pewną zmianę pewnych zjawisk. Jakby 30 lat temu nie przypominam sobie, żeby tak było, że nagminne jest przychodzenie matek albo nawet obydwojga rodziców z dziećmi w wieku 38, 39, 40 lat. Przy czym te osoby, te ci rodzice nie chcą wyjść z gabinetu, chcą być w czasie rozmowy, dlatego że w sumie uważają, że dziecko ich jest tak małe i tak głupiutkie, że oni będą za nie udzielali odpowiedzi i mówili, jak ono się czuje, bo oni przecież lepiej wiedzą i w ogóle... zniszczyli mu życie, i te bardzo dorosłe dzieci no, stosunkowo często się na to zgadzają. To znaczy to wypędzanie tych rodziców z gabinetu to jest taka czynność niemal fizyczna. Czyli ja po prostu rękami wypycham tych rodziców, oni wracają oknami, pchają się przez drzwi i mówią, nie, ale ja muszę, ale nie, beze mnie to nie może się odbyć, bo ona czy on nic panu nie powie, a jak powie, to nie będzie to mądre, to nie będzie to właściwe, ja wiem lepiej, ja znam swoje dziecko. No to widać od razu, że no tu jest też, ja nie sądzę, żeby to była przyczyna choroby, ale jest to poważny problem, no, który też wymaga rozwiązania. No dobrze, a to co jest przyczyną depresji w takim razie? Bo ja bym jednak powiedział, że taka sytuacja w domu może być przyczyną depresji. Może być, oczywiście może, ale może też nie być. No, to jeszcze na tej podstawie nie stwierdzimy. No jednak w moim przekonaniu taka prawdziwa depresja, mam na myśli prawdziwa, bo pełnoobjawowa, znaczy to nie ja tam stwierdzam, ty masz prawdziwą, ty masz nieprawdziwą, no tylko, że po prostu no, mająca dużo objawów, tych klasycznych objawów depresji, no to jednak ma podłoże biologiczne, czyli musi to pochodzić z mózgu człowieka,
i być uwarunkowane genetycznie w jakichś tam, no powiedzmy, że to się liczy w jakichś tam 60%, tak, a w 40% zależeć właśnie od tej mamy, od różnej sytuacji. I ja bardzo lubię takie, powtarzam to bez przerwy, ale myślę, że jestem przywiązany do tego porównania. Porównanie z aparatem fotograficznym, akurat jesteśmy w pracowni fotograficznej, ale no teraz się robi zdjęcia głównie cyfrowe, ale to porównanie dotyczy aparatów z kliszą. To znaczy, jak aparat ma kliszę i zrobimy tym aparatem zdjęcie, to na tej kliszy zasadniczo mamy zdjęcie. Ono już jest całkowicie skończone, ale nikt go nie widzi, jakby ono jest w aparacie. I na razie mamy aparat, on jest zamknięty i w środku może jest klisza ze zdjęciem, może jest tylko sama klisza, może w ogóle nawet nie ma kliszy. I teraz tak, albo to zostanie wywołane, albo to nie zostanie wywołane. Jeżeli to zostanie wywołane, to wszyscy zawołają o zdjęcie, tak? Jeżeli nie zostanie wywołane, to wszyscy powiedzą, o, nie było tam żadnego zdjęcia. No ale tam jest zdjęcie, tylko ono jeszcze nie jest wywołane. I ta skłonność biologiczna do depresji to jest po prostu naświetlona klisza w aparacie. Ona jest gotowa do użytku, jest depresją. Tylko że jeśli nie spotka czynników wywoławczych w swoim życiu, to zdjęcie nie zostanie wywołane i człowiek, jak powiem, umrze w przekonaniu, że nie miał żadnej depresji. Miał ją, ale na skutek bardzo pozytywnych różnych wydarzeń życiowych, które się super mu złożyły, nigdy się to nie wywołało. Ale w większości przypadków te wydarzenia będą takie, że prędzej czy później ten proces będzie dłuższy, krótszy. U niektórych się wywoła zdjęcie około 20 roku życia, u innych dopiero około 60. Ale pomalutku się ono wywoła i wtedy wszyscy zobaczymy, że było. No i wtedy oczywiście wiele osób powie, tego zdjęcia nigdy tam nie było, to dopiero jak żeście wsadzili tą kliszę do wywoływacza, to zrobiło się na niej zdjęcie. Więc moim zdaniem, tak jak w przypadku aparatu to jest niemożliwe, to tak u człowieka to też jest niemożliwe. Czyli nie można wywołać czegoś, czego nie było. Oczywiście nie jestem w stanie tego ostatecznie udowodnić. Mam jakieś argumenty, ale one nie są stuprocentowe, bo to jest naukowo chyba nieudowadnialne. Nie. Jeden z takich dla mnie dosyć przekonujących argumentów to jest taki, że na ile wiadomo, to i w obozach koncentracyjnych, i w gułagach nie wywoływano bardzo dużej ilości depresji, dlatego że o tym zresztą pisze na przykład pani Applebaum w swojej książce o gułag, akurat poświęciła tam rozdział tej sprawie, że tam było bardzo łatwo popełnić samobójstwo. Znaczy można było pójść na druty w obozie koncentracyjnym, a w gułagu to przekroczyć linię i za tą linią strzelali. I tym wartownikom nie zależało, oni bez problemu eutanazowali ludzi, można to przecież tak nazwać. I mimo to chętnych bardzo do tego nie było. Trochę było, bo nie tak, że nie było. No tak. Było trochę ludzi, którzy popełniali samobójstwo, a pozostali postanowili trzymać się życia. A warunki wywoływania depresji były silne. No więc dlaczego nie wywołano u wszystkich? Dlaczego wszyscy nie popełnili samobójstwa? Bo moim zdaniem nie mieli naświetlonej kliszy. I klisza po prostu po naświetleniu okazało się pusta i oni poszli w drugą stronę i powiedzieli, chcemy żyć, spadajcie, nic z tego. A oczywiście, że to nie jest tak do końca proste, bo na przykład mam taki przykład, który temu przeczy. Znaczy miałem kiedyś pacjentkę, ona już nie żyje, była już bardzo stara i tam zmarła koło setki, ale z wywiadu wiem, że ona była więźniarką Ravensbrück przez 2 czy 3 lata. I z tego, co wiem, już przed wojną miała ciężką depresję. Po wojnie miała przez cały czas ciężką depresję, a jedyny okres w życiu, kiedy jej nie miała, to był wtedy, kiedy był w obozie koncentracyjnym. Więc to jest jakaś dziwna historia, której do końca nie rozumiem, ale nie myślę, żeby to było typowe. No raczej nie. Może sposób organizacji życia, jakby to powiedzieć, na ścisło, bez sekundy zastanowienia w tych upiornych warunkach. No może tak, że ją tak przycisnęli, tak? Także wszelkie tego typu modele mają to do siebie, no, że są nadmiernie uproszczone. Oczywiście człowiek to nie jest aparat fotograficzny, człowiek to nie jest obierasz do ziemniaków, ani wyciskasz do czosnku. To są tylko obrazy, które mamy sobie i bardzo dobrze, żeby wszyscy sobie zdawali sprawę, że poza różnymi modelami, które sobie wyobrazimy, no jest jeszcze cały świat tego człowieka, który ma tych połączeń neuronalnych w głowie
podobno tyle, ile jest gwiazd w znanym nam wszechświecie. Całe szczęście, bo nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś wysłucha tej naszej pogadanki tutaj i wywoła sobie tę depresję celowo, żeby mieć... Żeby sprawdzić. Żeby sprawdzić, jak to jest, bo podejrzewam, że pokusa byłaby ogromna, gdyby można by było... No nie wiem, mnie by to nie kusiło. Depresja to jest bardzo ciężka i bardzo nieprzyjemna choroba. No ja żartuję, obserwując niektórych, mam wrażenie, że paru chętnych by się znalazło. Ale właśnie wracając do tego pomysłu z tym aparatem, przy wszystkich jego minusach, no to jest taka pokusa, pewnie każdy fotograf to wie, ja nigdy nie wywoływałem zdjęć, ale widziałem na filmie, jak ludzie to robią. No jest jakiś taki rodzaj takiej myśli, która się może pojawić w głowie, że to w tym momencie ja tworzę to zdjęcie, wtedy kiedy tak plumplam tą kliszę w tym płynie, że ona jakby wyrasta mi tutaj i w życiu to jest jeszcze tym bardziej. To znaczy mylenie skutku z przyczynami, ponieważ w czasie, kiedy to się stało, akurat się nieszczęśliwie zakochałem, ponieważ akurat miałem bardzo złą relację z matką, akurat było coś tam, to pewnie to wywołało. Ja nic nie miałem, byłem zdrowy. Ludzie mówią, byłem zdrowy i wtedy przyszło to, że tam zakochałem się nieszczęśliwie i od tej pory już byłem chory. No tylko, że w tym samym czasie tysiące, setki tysięcy innych ludzi zakochało się nieszczęśliwie i nie dostali żadnej depresji, bo poszli się odkochali, znaleźli sobie inną dziewczynę. Jakoś nie porąbało ich to kompletnie. Popadli w alkoholizm. Popadli sobie w alkoholizm. No, i byli weseli. Coś innego im się jeszcze zrobiło, ale wcale nie musieli dostać depresji. A jedna na, powiedzmy, 100, więcej niż jedna na 100, 10 na 100 osób dostało depresji. No tak, mniej więcej pewnie, bo taki mieli bagaż. Oczywiście, że jestem przekonany, ponieważ to jest choroba, za którą odpowiada wiele genów, że to obciążenie depresją po prostu może być bardzo różne, czyli to nie jest tak jak w aparacie, czyli ta klisza może być w różnym stopniu u różnych ludzi naświetlona. Jedna jest taka, że tylko ją machnąć nią i będzie zdjęcie, a druga to będzie wymagała naprawdę szeregu bardzo zawiłych czynności, żeby wywołać tę depresję, bo ta skłonność była mniejsza, czyli to naświetlenie wewnętrzne, biologiczne było znacznie mniejsze. I tak naprawdę, takie jest moje podejrzenie, zupełnie chyba nienaukowe, nie czytałem nic na ten temat, kiedyś to po prostu przyszło mi do głowy, nie wiem, jak się w nocy obudziłem. Tak mnie olśniło, że tak naprawdę wszyscy mamy w sobie jakąś depresję. Tylko niektórzy mają bardzo, bardzo malutko, a niektórzy mają bardzo, bardzo dużo. I że wszystkim to jakoś można wywołać, tylko niektórym będzie bardzo trudno, a innym niemal samo wyskoczy. Nie możemy stwierdzić, obserwując czy przypominając sobie zachowania rodziców, dziadków, kto ma genetyczne skłonności do depresji. No nie, dlatego że to są geny, które są recesywne i one muszą się złożyć w jeden obraz. Znaczy dużo klocków, dużo puzli musi ułożyć jeden obraz, a pojedyncze puzzle niczego specjalnego nie robią. Nie oczywiście, że jeżeli i mama i tata mieli już gotową układankę, czyli obydwoje mieli depresję, no to oczywiście, że ryzyko, że dostaniemy cały zestaw, no jest duże. Względnie znacznie większe. No nie jest jakieś tragiczne, ale jest znacznie większe. Czy tam na pewno przekroczy 10%, niektórzy powiedzą, że z 20%, no, różne dane na ten temat można znaleźć. Czy ludzie często sobie przypisują depresję, bo są smutni na przykład, albo mają jakieś długotrwałe tąpnięcia nastroju i przychodzą do pana i mówią, a mamy depresję. Znaczy w tej chwili to jest niepodstawowy problem, jeśli można to nazwać problemem, jest to raczej rodzaj problemu psychopatologicznego, że ludzie po prostu nazywają smutek, nazywają depresją. Aha, i to jest coś, przez co się trzeba przebić od razu na początku badania, bo przeciętnie w tej chwili większość, znaczna pacjentów przychodzi do psychiatry i nie mówi, czuję się tak, czuję się owak, tylko mówi, mam depresję. I mówię, tak, ale co to znaczy? No jak, no nie wie pan, co to znaczy, że mam depresję? Nie, no ja wiem, tylko czy pan wie? No dobrze, to zacznijmy jeszcze raz. Jak pan się czuje? Mam depresję. Dobrze, ale rozmawiajmy o uczuciach, nie o rozpoznaniach. O uczuciach, o to panu chodzi. Czyli tak, mam depresję. Nie. Czuję się depresyjnie, tak? Będzie lepiej. Mam taki depresyjny nastrój. Nie, mówię, dajmy w ogóle spokój ze słowem depresja. No to nie, to jak damy spokój ze słowem depresja, ja nie potrafię powiedzieć, jak się czuję. To jestem zdrowy po prostu. No właśnie, czyli, no, i to, no dobrze, to podpowiem. Smutny, wesoły, no to nie jest takie proste. No, tak. No więc nam to nie, nasi psychiatrom, psychologom, to nie pomaga, jak przychodzi pacjent i mówi, mam depresję, bo on nie mówi o sobie, tylko mówi, to już jest jakiś efekt jakichś jego przemyśleń, zrobił sobie jakieś podsumowanie. Odczytał kilka stron w internecie. Tak, oczywiście, a ja bym chciał wiedzieć, jak pan do tego doszedł. To znaczy,
skąd to się wzięło w pana głowie, dlaczego pan tak sądzi. I to jest duży problem, żeby, między innymi to też jest w tej książce na pewno, to jest duży problem, żeby skłonić ludzi do tego, żeby zaczęli o sobie myśleć w sposób taki, no powiedzmy, że naiwny, tak? Żeby przestali, nie przyswajali jakiejkolwiek terminologii, żeby nie czytali na swój temat, tylko żeby zajrzeli do siebie, co tam naprawdę mają w środku. I spróbowali mi o tym powiedzieć. Jeżeli spróbują, to ja będę znacznie bardziej zadowolony, będę o wiele bliżej rozwiązania tego problemu, niż wtedy, kiedy usłyszę zestaw jakichś pojęć przyjętych. No pokusa, żeby zostać specjalistą w krótkim czasie, bez żadnej odpowiedzialności i wysiłku. No na pewno, tak jak we wszystkim. To jest nie do zwalczenia, tak? Myślę, że we wszystkim by tak było, gdyby to było możliwe. A ludziom się wydaje, bo jednak się wydaje, że w psychiatrii to jest możliwe. Moim zdaniem to jest zupełna nieprawda. I żeby zostać dobrym psychiatrą, trzeba się tak samo dużo napracować, jak w każdej innej specjalności. To się samo nie przychodzi, nie da się tego nauczyć na krótkich kursach, nie ma czegoś takiego jak nauka psychiatrii w weekend i niezgodnie z tym, co uważał pan Janek, psychiatria nie jest prosta. No bo terapeuci stwarzają takie złudzenie. Jest mnóstwo terapeutów, którzy stwarzają ludziom pewne złudzenia. Oni myślą, że też mogą. No. I myślę, że jest też taki problem dotyczący psychiatrów i psychoterapeutów, taki, że oni się uważają za zbyt mądrych, że mają taką pokusę do takiego sztrasendiagnozy. Ledwo kogoś zobaczyli, już skoro o nim wiedzą, zajrzeli mu w oczy. I przeniknęli duszę. W wielu miejscach o tym pisze, żeby bardzo dbać o siebie. Apeluję do wszystkich psychiatrów i psychoterapeutów, żeby tego nie robić, żeby z pokorą podejść. Naprawdę jest mnóstwo rzeczy, których się nie dowiemy bardzo długo o pacjencie. I możemy się spotykać z pacjentem przez wiele lat i nie dowiedzieć się rzeczy, które są bardzo, bardzo takie dla niego ważne, ale też bardzo diagnostyczne. Ja mam takiego pacjenta, o którym chyba tutaj nie napisałem w tej książce, nie wiem, czy w ogóle gdzieś o nim napisałem, ale to nie jest kwestia depresji, ale to jest problem pod tytułem, jak wielu rzeczy można się nie dowiedzieć, znając dobrze człowieka. Znam go od ponad 20 lat. Jako pacjenta on przychodzi do mnie regularnie na wizyty, rozmawiamy o różnych rzeczach. Generalnie wiem, że jest człowiekiem bardzo dziwnym, że wiem, że chowa jakąś tajemnicę, ale cały czas jej nie znam. Wiem, że jest chory, ale no, myślę sobie, że no, po prostu taki niedostosowany, nie pasuje do otoczenia, trudno mu nawiązywać kontakty, no, raczej myślę w tych kategoriach. Wiem, że ten pacjent się właściwie w ogóle nie widuje z ludźmi, że między jedną wizytą u mnie a drugą on być może przez 2 czy 3 miesiące nawet z nikim nie rozmawia, tak ma. Ojej. Jest na rencie, siedzi w domu, nie wychodzi z domu. To mężczyzna w moim wieku mniej więcej. No i on kiedyś do mnie przyszedł na wizytę i w ramach tego no, ja pytam, co się dzieje. Na ogół się w ogóle nic u niego nie dzieje, a tym razem coś się działo, bo był ksiądz po kolędzie. No, mówię, no to bardzo dobrze. On mówi, tak, zgadzam się, to dobrze. I mówię, teraz może by czas było odwiedzić księdza. O, mówi, no, to znaczy? Ja mówię, nie wiem, no może by pan poszedł do kościoła. A, mówi pacjent, do kościoła? A po co? A mówię, no tak, no, po co, że ludzie tak chodzą. No ksiądz odwiedził pana, to teraz pan odwiedzi księdza. A mówi, aha, co pan ma na myśli? Mówi, ale przecież ja tam już byłem. Jako? Gdzie pan już był? On mówi, no to co, ciężko dzisiaj, co będziemy tak udawali, że nie wiemy, tak? No, no podpowiem coś, mówi. 40-dniowy post, krzyż, mówi to coś? A mówię, a to tak? A mówi, no nie. A nie. O kurczę. I to po prostu ten pacjent był Chrystusem. Ja tego nie wiedziałem. I on skrywał to znaczy, tajemnicę. To znaczy poznać Chrystusa, nie? Ludzie szli sobie z Chrystusem ukrzyżowanym, nie poznali go przez całą drogę. A ja z facetem 20 lat rozmawiałem i nie poznałem Chrystusa. Ja myślałem, że to są opowieści scenarzystów takich. No nie, akurat ten pacjent jest Chrystusem. Czy był w tym momencie, kiedy mi o tym mówił? Ale jakim dyskretnym. No właśnie, no bo a po co? Przecież jak jest, to przecież nie, co sobie ma Jezus napisać? Ale no, to... No... I on nie potrzebuje, nie potrzebuje kontaktów z ludźmi, nie potrzebuje. No tak, nie potrzebuje, no, nie potrzebuje. Jest Bogiem i siedzi sobie u siebie i generalnie jest Bogiem, no. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, po co przychodzi do mnie, to jest pytanie. Bo każdy musi mieć przynajmniej jednego wyznawcę. Pomóc. No, a może tak, ale może każdy potrzebuje mieć przynajmniej jednego wyznawcę. No, może. No.
Jestem wstrząśnięty. Znaczy, ten pacjent zakładał, moim zdaniem, bo potem już nie rozmawialiśmy na ten temat, bo on już nie chciał więcej na ten temat rozmawiać i nie wracamy do tego zagadnienia, ale on zakładał ze stuprocentową pewnością, że ja to po prostu wiem, ja to widzę, no bo tak, przecież taki to widać. Przenikliwy facet jak pan, jak się nie domyślić. No. Więc po co mamy o tym rozmawiać? To są takie rzeczy, w towarzystwie się nie rozmawia o oczywistościach. No przecież nie będę mówił, ma pan długi nos, ma pan wystające zęby, no chamstwo by to było. Nie, no tak. No jest pan Chrystusem, będę mu mówił, jak głupi. Więc no tak, tak, taką mieliśmy rozmowę. Ale dla mnie to było ważne, to że tak mi się wydaje, że tak jestem mądry, że tak słucham tych pacjentów, że tak patrzę, że tak obserwuję. W ogóle jestem taki z siebie zadowolony, że taki ze mnie bystry obserwator. A tyle rzeczy nie wiem. Takich nawet rzeczy, takich rzeczy ludzie ważnych, ukrywają dużych, nie wiem. Czyli no to mnie, no nie, to bardzo nauczyło pokory. Znaczy, weź już sobie nie mów, że tak jesteś przenikliwy. Znaczy, ja spróbuj się jednak jeszcze czegoś dowiedzieć. W swojej nieopisanej naiwności, że jak ktoś przychodzi do psychiatry i skrywa tajemnicę, to na przykład, że był molestowany, no albo że spadł też z wysoka też i się potłukł, albo że był terroryzowany w jakiś wyszukany sposób. To też. Ojej. Nie wiem, co zrobić. To może przeczytam fragment książki, tak, żeby samemu się uspokoić trochę. Z przedmowy ten fragment, który, Michał, wszystkim czytasz, żeby zachęcić. Bardzo trudno nauczyć kogoś, jak praktycznie wykonać cokolwiek. Mój syn dostał na 18 urodziny książkę Jak sobie radzić, zawierającą tysiące praktycznych rad na każdą okazję. Było w niej m.in. wyjaśnione, jak w 5 prostych krokach zrobić wytrych otwierający większość zamków. Mój syn kończy za chwilę 27 lat, a ja nadal nie umiem zrobić żadnego wytrycha, nawet najmniejszego. Dla większości włamywaczy to żaden problem. Co powinienem zrobić, żeby naprawdę nauczyć się otwierać drzwi wytrychem? Czy powinienem kupić sobie jeszcze jedną, tym razem bardziej specjalistyczną książkę? A może lepszy byłby kurs internetowy? Otóż nie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby odbycie praktyki u jednego z moich pacjentów, który jest doświadczonym włamywaczem. Zero teorii, zero książek, za to sama praktyka. Drogi czytelniku, jeśli chcesz nauczyć się w praktyce rozpoznawać depresję, nie trać czasu na czytanie tej książki. Znajdź kogoś, kto już to potrafi i zapytaj, jak to robi. Ucz się od osoby doświadczonej, spotykaj się z pacjentami, rozmawiaj. Poczytasz sobie później, jednak jest pewien problem. Zarówno w przypadku włamań, jak i rozpoznawania depresji. Wygląda to zresztą podobnie. Niełatwo znaleźć kompetentnych ludzi, którzy się na tym znają, a nawet jeśli się uda, to trudno ich namówić na poświęcenie czasu i wysiłku na naukę innych. No właśnie, to jeszcze może na koniec o rozpoznawaniu depresji. No tak, to rzeczywiście nie rozmawialiśmy o tym, co powinniśmy. O wszystkim, ale dobrze, spokojnie, jeszcze chwilkę. Mój przyjaciel ma syna 9-letniego, który chodzi do szkoły podstawowej i ksiądz na lekcji religii powiedział, no i dzieci tak rozmawiamy cały czas o Bogu, rozmawiamy, a może byśmy o czymś innym rozmawiali, jakieś propozycje, a syn przyjaciela mówi, no może wreszcie o Jezusie Chrystusie. To tak jak teraz. No to może wreszcie porozmawiajmy o depresji. No to może wreszcie o Jezusie Chrystusie. No. Ojej. Jak rozpoznać depresję? No właśnie, no czy to najbardziej rzeczywiście, tak jak w tym wstępie napisałem, to rzeczywiście polecałbym jakąś dłuższą praktykę z kimś, kto umie to zrobić, bo przede wszystkim depresja ma bardzo różne, bardzo odmienne oblicza i potrafi być bardzo zmylająca. I właśnie depresja bardzo często nie jest napisana na człowieku. To nie jest ta depresja, która przychodzi pacjent i mówi, mam depresję. Znaczy, tacy też się zdarzają, ale nie ma na co liczyć. Jest mnóstwo ludzi, którzy powiedzą nam zupełnie co innego, bo niekiedy bardzo dziwne rzeczy, takie jak w naszej poprzedniej rozmowie rozmawialiśmy o tej pani, co uważała, że zamordowała bardzo wielu osób. Ona po prostu ma depresję, ona ma ciężką depresję. Ona nie ma schizofrenii, ona nie ma zespołu urojeniowego, ale jednak mówi no, bardzo dziwne rzeczy, których ludzie na ogół nie kojarzą z depresją. Z drugiej strony mieliśmy taką panią, której jedynym tak naprawdę zauważalnym objawem depresji był bardzo silny odruch wymiotny. Nie będę prezentował tego, jak ona to robiła, ale był to dźwięk trudny do wytrzymania. I poza tym ta pacjentka pytana mówiła, nie, no nic mi poza tym nie jest. Znaczy, domyślenie się tego, że to jest depresja, zajęło nam dużo czasu, ale jeśli potem leczyliśmy to jako depresję, to całkowicie to ustępowało. I jedyny sposób na wyleczenie tego, od 5 lat nie ma tych objawów, to był
potraktowanie to jako depresji. No tak, no czy, bo... Generalnie rzecz biorąc, takiej nieoficjalnej mojej klasyfikacji, nie tylko mojej, ja się nauczyłem tego od starszych kolegów, to się nazywa psychoza kurpioska. To znaczy, jeżeli coś jest tak dziwne, że po prostu ma takie objawy, że nie są nigdzie opisane, to na to się mówi, przepraszam wszystkich kurpi, ale na to się mówi psychoza kurpioska, bo tam na kurpiach podobno ludzie mają dziwnie opisują swoje stany wewnętrzne, może tak. No, w sposób taki mało komunikatywnie. Aha. I mój kolega, który pracuje w szpitalu w Gostyninie, opowiadał mi o swojej pacjentce, która jak ma depresję, to chodzi i mówi, że gdzieś jej się gzebycek zagubił, a potem jak już jej się kończy, to mówi, oj, się znalazł gzebycek, o, i to, mówi, to już wiemy, że możemy ją wypisać. I to jest, ja go nie mówię po to, żeby opowiadać dowcipy o pacjentach, bo to nieładnie jest opowiadać dowcipy o pacjentach, tylko to jest zakres, z którym się możemy spotkać. Z jednej strony zamordowałem wiele osób, z drugiej strony grzebyczek mi się zagubił. Odruch wymiotny, bóle brzucha, niezrozumiałe, nie wiem co, bóle nogi uniemożliwiające funkcjonowanie. Miałem niedawno taką pacjentkę, która bardzo wykształconą osobę i z mojego zawodu, naprawdę zaawansowaną w wiedzy, która była kompletnie przekonana, że jedynym jej problemem jest bardzo silny ból nogi po operacji. Zresztą operacja naprawdę była i ból nogi naprawdę mógł być z tym związany, ale ona z tego powodu, że nie może funkcjonować zawodowo, że ma myśli rezygnacyjne, że myśli o tym, że życie jest nic nie warte. I w tym momencie zaczyna się człowiek zastanawiać, zaraz, ale to wszystko z nogi? Coś za bardzo ta noga poszła do głowy. No tak. I w tym momencie mówię, no, ale dobrze, to wie pani co, no to oczywiście to jest noga, ale ja pani dam lek przeciwdepresyjny, ponieważ one często działają też przeciwbólowo. Tak? I po 3 tygodniach pacjentka mówi, świetnie się czuję, nigdy się tak nie czułem. Więc, ach, tam noga, ale nie boli. Nie, no boli, ale no cóż, no boli, no ale chodzę, ale już chodzę do pracy, już mam pacjentów, już mam tego i w ogóle już piszę artykuł, już mnie wszystko interesuje. No noga, no cóż, no po operacji noga boli, no. Bo ludziom się wydaje, przynajmniej tym, których ja spotykam, że depresja jest taką bardzo, w pewnym kanonie estetycznym się utrzymuje. I to, co pan powiedział... No właśnie nie robi tego. No właśnie nie robi tego. I ludziom się wydaje, że to są jakieś smutne dziewczyny albo trochę zagubieni chłopcy. I jak się z nimi porozmawia albo potrzyma za rękę, to wszystko będzie dobrze. No właśnie, że to taki weltschmerz, że to tak człowiek tak. A tu ktoś jak szuka Mickiewicz na Judachu skalę. Tak, albo wymiotuje. A to nie jest wszystko. Dzieją się jeszcze gorsze rzeczy. Tak, pewnie. To wszystko nie jest takie właśnie ładne, miłe, kolorowe. To jest po prostu samo życie. I trzeba wsadzić to głęboko ręce i sobie je pobrudzić, żeby to dobrze zrozumieć. Naprawdę trzeba się nie bać, przystąpić do tego, jak Jezus do teściowej świętego Piotra, bo trzeba przystąpić i objąć. No. Nie ma rady. Nie, musimy sobie pobrudzić ręce. Dla mnie to jest zaskakujące. Też nadal. Zakończymy na tym. Dziękuję panu profesorowi bardzo, że nas odwiedził. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję państwu za uwagę i do następnego spotkania i do następnej książki. A tutaj książka profesora doktora habilitowanego Łukasza Święcickiego, Depresja, instrukcja obsługi. Szczerze zachęcam do zainteresowania się tą publikacją. Dziękuję. Ja też zachęcam.